Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi bardzo miło w imieniu Forum Oficjalnego Biznesu przywitać państwa tutaj zgromadzonych. Jest to pierwsza gala, kiedy mam przyjemność być po tej stronie sceny i witać zgromadzonych. Dotychczas miałam przyjemność być po drugiej stronie, czyli spółek raportujących. Jako że w swojej nowej roli jestem od 2 miesięcy, tym bardziej jest to dla mnie wyjątkowe spotkanie. I rozpoczynając, chciałabym rozpocząć od podziękowań, bo nie odbyłaby się ta gala, ani żadna poprzednia, żeby nie środowisko zaangażowane w raportowanie. I na początku przede wszystkim dziękuję wszystkim państwu, wszystkim spółkom, które raportują. Nie byłoby potrzeby i idei konkursu, gdyby nie profesjonalizowało się raportowanie. Więc bardzo dziękuję, że co roku tych raportów jest więcej. Natomiast oczywiście nie odbyłby się konkurs i dzisiejsze jego zwieńczenie, żeby nie nasi patroni. Bardzo dziękujemy patronom honorowym, Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwu Finansów. Bardzo, bardzo dziękujemy patronom medialnym oraz wszystkim patronom dzisiejszego wydarzenia, które wieńczy konkurs. Ja nie będę wymieniała wszystkich patronów, dlatego też pozwolę sobie posłużyć się slajdem. W sposób szczególny oczywiście dziękujemy gospodarzom dzisiejszego spotkania, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych za bycie partnerem, ale też goszczenie nas tutaj dzisiaj. Oczywiście raporty, patroni, to nie wystarczy. Konieczni w konkursie są jurorzy. Dlatego też, drodzy państwo, my tutaj może zrobimy miejsce, żeby było wszystkich widać. Proszę mi wybaczyć ze względu na czas, że nie będę czytała wszystkich jurorów, ale bardzo, bardzo państwu dziękujemy. Przypominam, o czym Leszek będzie mówił dalej, że jurorzy dzielą się na kategorię oceniającą raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane. O nikim nie zapominamy i bardzo państwu dziękujemy. Chciałam też bardzo podziękować wszystkim ekspertom i tym, którzy wspierają konkurs, nawet jeśli nie w roli patronów czy jurorów. I bardzo, bardzo również dziękuję organizatorom, zespołowi Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte i szczególnie Leszkowi, który był z państwem i jurorami i spółkami w kontakcie cały czas i bardzo tutaj rzetelnie pilnował swoich obowiązków i terminów, więc bardzo dziękuję i myślę, że możemy nagrodzić wszystkich nas, patronów, jurorów i raportujących brawami. Ale że mi łatwo mówić na scenie przy 17 edycji, to Irenka powie, jak to było wcześniej. Dziękuję Marysiu, przede wszystkim bardzo się cieszę, że jesteś z nami i mówię to też z ramienia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu od wielu, wielu lat. Jesteśmy dumni, że mamy taką możliwość współdziałania tutaj. Natomiast muszę powiedzieć państwu, że dla mnie te spotkania są zawsze bardzo sentymentalne, bo jak się pamięta te 17 lat temu, kiedy siadaliśmy do stołu i wymyślaliśmy inicjatywę, która miała na celu podnoszenie standardów i jakości raportowania, transparentności na rynku, no uwierzcie, że te lata temu to nie było tak oczywiste, że to jest niezbędne. Regulacje jeszcze wtedy nawet nie było ich widać na horyzoncie. Cieszę się bardzo, że tą inicjatywą, w której inspirujemy, w której pokazujemy dobre przykłady, w których to państwo odważacie się zgłosić do konkursu swój raport, nie zawsze licząc na nagrodę, ale wierząc, że to jest też ważny gest w kierunku podzielenia się tym, czego dokonaliście i stajecie się częścią tej społeczności. No, wiemy, że jesteśmy w przededniu ogromnych wyzwań, lawiny, kolejnych spółek, które będą się z tym mierzyły. I jesteście państwo doskonałym przykładem i inspiracją dla nich wszystkich. I tu wam bardzo, bardzo gratuluję. Cieszę się też bardzo, że my jako organizatorzy i jako Deloitte, i jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu mamy tą szansę inspirować was, edukować, wyznaczać sobie kolejne ścieżki. Mój zespół, który w tej chwili liczy już blisko 100 osób w Polsce, urósł też dzięki temu, że jesteśmy razem w stanie być adekwatni do tego, co tu i teraz dla państwa się liczy. I mam dwie krótkie informacje, z którymi się chciałam z państwem podzielić. Po pierwsze, dzisiaj otrzymałam informację, że jako zespół tu z Polski, z Europy Środkowej, będziemy koordynować tematykę wdrożenia dyrektywy CSRD i standardu, który będzie jakby związany i wytłumaczany dla spółek i w kontekście takim merytorycznym i narzędziowym dla całej Europy. Myślę, że to pokazuje. Bardzo, bardzo dziękuję. Że to, co de facto razem dokonujemy na rynku, bo my jesteśmy tak dobrzy, jak są dobrzy nasi klienci, jak bardzo wasza ambicja, wasza chęć spotykania się ze standardami, spełniania ich, de facto jest tą inspiracją dla innych. I słuchajcie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Także ogromne, ogromne gratulacje dla was
I w tym sensie myślę, że naprawdę powinniśmy też z dumą dzielić się też inspiracją, szczególnie ci z Państwa, którzy w tym międzynarodowym networku swoim niejednokrotnie też myślę są takimi perełkami, które warto wskazywać. A druga informacja jest taka, i to też jestem bardzo wdzięczna różnym rozmowom i dyskusjom, które miały miejsce wcześniej. Mamy zalążek czegoś, co będzie możliwe, że stanowiło pewną platformę, pewną bazę zbierania informacji na rynku w Polsce. Rozpoczęliśmy współpracę z BIK-iem, gdzie będziemy z ramienia potrzeb banków definiować to, co de facto jest potrzebne do oceny, do zaraportowania przez banki. Myślę, że rozmowy, które były już wcześniej w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów, myślę, że Kasia Szwarc o tym będzie dzisiaj bardzo ładnie na pewno mówiła, pokazuje, że ta potrzeba tworzenia tego dialogu i wspólnego głosu jest bardzo ważna. I znowu, myślę, że to by się nie zadziało, gdyby nie takie inicjatywy jak ta, gdzie de facto zbieramy tych, którzy z tym wyzwaniem raportowania sobie od dawien dawna próbują poradzić, którzy sobie z nim doskonale radzą i którzy są też gotowi na to, żeby się dzielić informacją, żeby doskonalić raportowanie. Także czekajcie Państwo na więcej informacji w temacie. Myślę, że może to być pewna rewolucja znowu łapania takiego głosu, współpracy, współdziałania. Także tymi inspiracjami zachęcam Państwa do wsłuchania się dzisiaj w to, jak z tych inspiracji czytać do swojego doskonalenia, a tym wszystkim z Państwa, którzy dzisiaj będą odbierać nagrody, ale też którzy w tej swojej codziennej pracy mają naprawdę dużo do podzielenia się z innymi. Zachęcam do dialogu, rozmowy i też ze swoimi interesariuszami, ze swoimi spółkami w łańcuchach dostaw, bo tej inspiracji w tej chwili będzie bardzo, bardzo potrzeba. Także bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do, myślę, że ciągu dalszego, który przed nami.